Hej, cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Tori152 i moi drodzy, witam Was w kolejnym odcinku z serii Zagrajmy w Gothic 2 Odyseja. Moi drodzy, co my będziemy robić dzisiaj? Nie mam zielonego pojęcia. Ach, już wiem. Musimy wrócić do miasta, więc wróćmy. Najlepiej będzie... Chociaż nie, zaraz. Mamy już przecież teleport do Corinis. Więc odbiegnijmy sobie jeszcze kawałek. Lokatorek włączymy, zdejmiemy sobie broń, żeby nie było, i zmienimy się na ciuszki przepaska niewolnika i lecimy prosto do Corinis. Do Corinis. Jak widzicie, wywala nas w środku miasta, lepiej tutaj być dobrze ubranym. Idziemy do Bacza. Musimy z nim wygrać w kości, żebyśmy mogli dalej ruszyć wątek i wyciągnąć od niego potrzebne informacje. Więc zróbmy to, co do nas należy. O! Ten dom obok wygląda na zdemolowany. Mówisz o czerwonej latarni? Tak. Co tam się stało? Kilku chłopaków wpadło w złość, że bramę zwiał ze swoimi dziewczynami. Dlatego oni rozwalili jego lokal. Tak to jest z Hulkiem. On najpierw leje, a potem pyta. Zdaje się, że ten Hulk to jakiś twardziel. Czy mogę z tym porozmawiać? Jeśli jesteś zmęczony życiem. Ale masz pecha. Hulka nie ma w mieście. Został wysłany do klienta. On i jego ludzie powinni być gdzieś w pobliżu tej dziwnej wieży maga. Ale gdzie dokładnie teraz są, nie potrafię powiedzieć. Dobra, w sumie mi się przypomniało, że moglibyśmy właśnie tam iść. Co sądzisz o grze? Jaka gra? Masz na myśli kości lub co? Aha. Jakie są stawki? 50 sztuk złota. Czyżby to dla ciebie było za dużo? Nie, w sam raz. Dobrze. Daj znać, jeśli zdecydujesz się zagrać. Okej, a Bacz nagle jest gdzie? Przy stole, dobra. No to spróbujmy. Do diabła z grą w kości, możemy go przekupić. Szczerze? Nie wiem, czy mi się chce z nim grać, a hajsu mamy i tak jak lodu. Mam dla ciebie propozycję. Co to za propozycja? Opowiesz mi wszystko, co wiesz o najemnikach, a ja ci dam 1000 sztuk złota. Dobrze. Co chcesz wiedzieć? Aha. Chcę... Przepraszam bardzo, że co? Dobra, pomiędzy 12 a 15. No to mamy trochę czasu. To szczerze mówiąc, moglibyśmy się zająć wątkiem wieży Ksardupy. W sensie ja bym tam bardzo chętnie właśnie się przeszła, tylko nie wiem, jak tą bramę otworzyć i to mnie strasznie frustruje, bo ona powinna być otwarta, a nie jest, chyba że musimy ją otworzyć z drugiej strony. Powiem tak, spróbujmy. W sensie przejdziemy sobie tym korytem tutaj, tak jak żeśmy wcześniej szli. I powinno się chyba udać. Jeżeli się nie uda, no to trudno, ale przynajmniej będziemy mieli tutaj też zebrane rzeczy i jakąś tam jednak drogę odkrytą. Już tędy żeśmy oczywiście przechodzili, bo nie podoba mi się, dlaczego to jest zamknięte. Ale chyba nie powinnam się tym przejmować, bo możemy obejść. A poza tym być może od drugiej strony da się ją otworzyć. Zobaczymy zaraz. Bo to jest naprawdę bardzo niepokojące. Ale fajnie, bo przynajmniej zbierzemy stąd rzeczy. Kurde, no da się tutaj otworzyć bramę po tej stronie? Wydaje się, że się nie da. Bardzo dziwne. Nie wiem, no niech będzie sobie zamknięta. Idziemy, bo bardzo mi zależy na tym, żeby zrobić tamto zadanie z tą wieżą, bo będziemy mieli dziennik Xardasa i będziemy wiedzieli, co planują czarni magowie, nie? Więc w pewnym momencie zadanie zrobimy. Zresztą tamten przynajmniej nie będzie się mnie czepiał, że tego nie zrobiłam. Tam już byliśmy, tam są pozamykane te drzwi, wszystkie jakieś tam cuda na kiju. Okej, załóżmy sobie broń, bo idziemy w nieznane już tereny. Także uważajmy tutaj.
Tam się da tak jakby wejść. Pewnie jakieś rośliny są tam poukrywane. Ciemne grzyby. Fajnie. I co? Mamy po drodze obozowisko tych ludzi. Ale sobie jeszcze bardzo chętnie wejdę tutaj. Zobaczymy, czy ktoś tu jest. Aha, jest Cornelius, który chce mnie bić, bo mam nie ten ciuszek, co trzeba. Ja sobie tylko, wiesz co, grzyby wezmę i mnie tutaj zaraz nie będzie, wiesz? Możesz sobie być sam ze sobą. Dobra, bo sprawa z Corneliusem jest na kiedy indziej w ogóle. Aha, a ci mnie biją, bo co? Nie wiem, wychodzi na to, że musimy się tutaj jednak wyleczyć w tym miejscu. Leczenie. I że mogę założyć sobie zwykłą moją zbroję, póki jesteśmy tu w okolicy. Bo i tak mnie będą tamci bić i tak. No, trochę się tego nie spodziewałam, że będzie bitka. Z tymi ludźmi. Myślałam, że jak będę miała pancerz niewolnika, no to będę mogła sobie z nimi załatwić sprawę na spokojnie, ale wygląda na to, że jednak nie. Aha, bo to jest Bartok, tak? To ciekawe, z jakiej racji on mnie bił. Bo mnie zobaczył w tamtym stroju. Trzeba będzie na niego rzucić tą niepamięć. Tylko gdzie mam niepamięć? Czy ja mam w ogóle coś takiego jak niepamięć? Mam. Rzucę tak dla pewności. Siema, nie bijesz mnie już? Hej, ty. Witam. Nazywam się Roland i przybywam z okrętu wojennego Albatros. No i nie radzę ci iść dalej. W końcu masz na sobie zbroję królewskiego wojownika. To może być dla ciebie bardzo niebezpieczne. O co chodzi? Co się stało? Mogę ci powiedzieć. Tam, przy wieży zbudowanej przez Ardasa, jest kilku czarnych magów. Byłem bardzo zaskoczony, kiedy nagle się na nich natknąłem i już myślałem, że nadeszła moja ostatnia godzina. Ale ich przywódca zaoferował mi złoto, jeśli wejdę do wieży i znajdę dla nich jakąś księgę. Oczywiście chciałem się dowiedzieć, dlaczego oni sami nie mogą tego zrobić, ale usłyszałem tylko tanie wymówki, które mnie zaniepokoiły. I chociaż proponowali mi dużo złota, nie podobała mi się ta sprawa, zwłaszcza, że słyszałem dziwne dźwięki dochodzące z wieży. Dlatego odmówiłem. Ale na szczęście, pomimo mojej odmowy, pozwolili mi odejść. O rany, cieszę się, że udało mi się stamtąd wydostać. Nadal drżą mi kolana. Dlatego lepiej nie zbliżaj się do tej wieży, jeśli ci życie miłe. Chwilę. Dobra, Bartok, bo ja mam dwie sprawy do... Aha, ty mnie nie nauczysz skradania. Szkoda, bo liczyłam, że dostanę to, co... chciałam. Zaraz się też przebierzemy jeszcze raz w ubrania niewolnika, bo... no wiadomo. Żeby mi nie zrobili krzywdy. Właśnie prawie spadłam na dół. Znaczy, wydaje mi się, że... chociaż nie, bo ci adepci będą mnie pewnie bili. Więc lepiej się jednak przebrać. Tylko trzeba uważać na Bartoka, żeby się nie zezłościł na mnie. Dobra, adepci mnie nie biją. Hej, ty. To do mnie było. Oczywiście, że do ciebie. A widzisz tu kogoś jeszcze? Tak, twojego kumpla. Co? Kogo? Ach, tak. Żartowniś z ciebie, co? Skoro tak mówisz. Kim jesteś? Nazywam się Achilles, a ten to Cassius. Jesteśmy uczniami wielkiego maga Roaza. Tak. Pierwszy raz o takim słyszę. I co tu robicie? Czekaliśmy na ciebie. Na mnie. Dlaczego? Dlatego, że wyglądasz na silnego i odważnego człowieka. A nam akurat taki potrzebny. A do czego, jeśli mogę zapytać?
O to lepiej zapytaj mistrza Roaza. No nie wiem. A co z tego będę miał? Dużo zyskasz. Nasz mistrz hojnie cię wynagrodzi, jeśli mu pomożesz. Ale nic więcej nie mogę ci powiedzieć. Resztę ci powie mistrz Roaz. No dobra. Dość prosta kradzież. Nie wiem, dlaczego nie mają takie gęby pootwierane. Kim jesteś? Jestem Kasjusz. Jeśli czegoś ci potrzeba, zwróć się do Achillesa lub do mistrza Roaza. Okej. Okay. Ciekawe, czy możemy o coś zapytać? Chciałbym o coś zapytać. Nie mam nic więcej do powiedzenia. No dobra. Tutaj słyszę jakiegoś goblina. Także tam też zejdziemy na dół. Nie martwcie się, że nie, ale na razie przyszłam po rzeczy. Tylko nie chcę wchodzić może w drzewo. Pięknie. Dobra, spróbujmy zrobić w takim razie tutaj, załatwić sprawę tej wieży. Tu widzę, że jest od cholery magów. Na razie żaden z nich mnie nie zagaduje. Ale mogę ich pookradać. Raczej za wiele się ich nie zapytam. Kradzież będzie trudna. Chciał w takim razie zadaj. Tak. Witam, mistrzu. Czy mogę wiedzieć, kim jesteś? Jestem Makroas. Czego ode mnie chcesz? Czym się tu zajmujesz? To nie twoja sprawa. Wynoś się. Przysyła mnie Edep Achilles. Mogę w czymś pomóc. Widzę, że jesteś dość silny, ale czy na tyle odważny? W wieży maga Ardasa znajduje się księga o czarnej magii. Jest bardzo nam potrzebna. Dlaczego po prostu sam jej nie weźmiesz? W tej wieży przebywają bardzo groźne stworzenia. To zbyt niebezpieczne dla nas. Nie rozumiem. Jesteście potężnymi magami i nie możecie sobie z nimi poradzić. Widzę, że nie jesteś głupcem. Powiem ci. Z jakiejś niewiadomej przyczyny, nasza magia nie może zadać tym istotom nawet najmniejszych obrażeń. Ale wprawny wojownik poradzi sobie z obrońcami wieży. To dlaczego nie pozwoli się załatwić tę sprawę orkom lub najemnikom? Orkowie i najemnicy są zbyt czujliwi. Boją się nawet zbliżyć do wieży. Ale ten, kto odważy się przedostać się do wieży i zabrać stamtąd księgę, otrzyma 500 sztuk złota. Gdzie znajduje się ta księga? Tego nie wiemy. Musisz sam to ustalić. A masz pewność, że ona w ogóle tam jest? Emigre, magowie, posiadamy zdolność wyczuwania obecności przedmiotów związanych z magią. Wystarczy tego wyjaśniania. To jak? Podejmiesz się tego zadania. Dobrze, biorę to zadanie. Bardzo dobrze. Ale otrzymasz swoje złoto tylko wtedy, gdy przyniesiesz mi księgę. Nie wcześniej. Dobra, no to możemy w takim razie wejść. Jezu, ale tutaj latają te magiczne rzeczy. Słychać już demona. Jak widzicie, to nie jest problem. Na dwa strzały taki demon. Dobra, co my tu mamy? Jakieś fajne roślinki? Pas siły. Mamy i goblinie, i smoczy. Kurde, dobra. Ładnie tutaj wyszło. Musimy zobaczyć ten pasek do siły, bo może być tak, że to jest dycha, nie? Nie, niestety to jest ten sam, co mieliśmy wcześniej. Ale możemy w takim razie jeden opchnąć, nie? Tutaj jakieś rzeczy fajne, fajowe, może, pochodnie. Ajajaj, kuferek. No, troszeczkę magii. Tutaj, z tego co pamiętam, na samej górze będzie książę demonów. To już jest nieco trudniejsza istota. Wiecie co, trochę niedobrze, bo... Tak właśnie czułam, że mi się dostanie, bo nie mogłam go w ogóle zaznaczyć. Ale i tak mi nie zrobił jakiejś dużej krzywdy, więc...
Halo? Demony. No chodź. No, a mój kryt to gdzie? Trochę mi się oberwało, bo niestety, ale jak oni są w tych przejściach, to trochę gorzej je, wiecie, dotknąć w ogóle. Możemy na kominku nacisnąć? Możemy. Krata się otwiera, więc jest dobrze, stół alchemiczny. Przydałby nam się teleport tutaj do wieży. Możliwe, że znajdę. Na samej górze na przykład. Kuferek. No nic ciekawego. Ale teleport by się bardzo przydał. Wyleczymy się jeszcze, bo na górze będzie demon minimum jeden. Znaczy wiecie, ja bym się też mogła przebrać w lepszy ciuszek, ale już dobra. Dobra, tam już jest teleport, bo widzę. Jest też książę demonów. Jak widać, nie sprawił mi dużego kłopotu. Czarna magia 4. Zaraz przeczytamy. Okej. Lewo, prawo, lewo, lewo, prawo, lewo, lewo. Okej, tu nic ciekawego, co ciekawe. Przeczytajmy sobie książkę. Czwarty krąg czarnej magii nie jest już dla mnie tajemnicą, zwłaszcza w związku z tym, że wreszcie całkowicie opanowałem język czarnych magów. Zaklęcia nie są trudniejsze niż zaklęcia magii ognia lub wody tego kręgu, ale do ich skutecznego opanowania znajomość pradawnej magii staje się coraz bardziej istotna. Na szczęście dzieła w danej tematyce znalazły się w starym obserwatorium. Aby do nich nie dobrali się jacyś ignoranci, zamknąłem tam wejście. Klucz znajduje się w jaskini pod obserwatorium Xardas. Tak, no wiemy w sumie coś o tym. Tam mamy tych magów i powiem wam jedno, trzeba ich będzie wykończyć. Tak przy okazji. Więc moglibyśmy się od razu przebrać w lepszy ciuszek i dać im popalić. W sumie, tam są jakieś rzeczy. O Jezu, zapomniałam wejść w jedno miejsce. Halo, na górę, proszę, jeszcze raz. Zaraz, zaraz. Nie możemy tak omijać takich rzeczy. To było tu. I to było tutaj. To jest w ogóle też posąg. F10. I hop. I hop. Mam nadzieję, że tutaj są te przedmioty. No jasne, że są. Właśnie je widziałam. Dobra, zabieramy. Tu nawet powinno by się dać zejść tak fajniej. Nawet. Spróbujemy. Tylko może bym się przebrała. Chociaż w sumie trzeba by było pogadać najpierw z tymi magami. Jestem bardzo ciekawa, czy oni zaatakują mnie, jeżeli ja zmienię teraz ubranie. Nie. Najlepiej będzie podejść jak najbliżej nich chyba. Przyniosłem księgę. Spryciarz. Zaraz, co? Witaj, ja. Czego tu chcesz? Wynoś się. Dobra, czyli tak jakby zrobiliśmy questa, tak? Dobra. Znaczy błędem, nie błędem.
niedobrze, bo wiecie... Ja nie mam aż tak dobrej ochrony na ogień. No niestety, nie udało się. Ale było blisko. Znaczy się możemy założyć jakąś lepszą ochronę. Znaczy w sumie nie wiem, który z tych magów jest najgorszy. Wszyscy mają po 520 HP. A ciekawym jak skuszy by na przykład wlazły im obrażenia. Zobaczmy. No nie wiem. Nie, to szczerze lepiej było z miecza. No, lepiej z miecza poszło. Tak z jednej strony. W sumie. Dobra, jeden. No bij go. Dobra, udało się. Weźmiemy sobie piąteczkę, żeby się podleczyć i jeszcze tamtych adeptów trzeba zmieść z powierzchni ziemi. Na hita w ogóle. Dobra. I można powiedzieć Bartokowi, że teren jest bezpieczny. Siema. W ogóle tu widzę rzeczy są. Tu się jakieś gobliny chyba pojawiły, bo właśnie widziałam, że coś go atakuje. Pozbyłem się czarnych magów sprzed wieży. Obaj adepci też nie żyją. Naprawdę. Chwała Innosowi. Martwiłem się obecnością tych ludzi. Bardzo mi pomogłeś. Dziękuję ci. Masz tu trochę złota. Chociaż to niewiele, ale z głębi serca. Jestem biedny jak mysz kościelna, ponieważ orkowie opanowali te okolice. Witaj. I co, i to tyle? Wszystko w po... co? Aha, no dobra. Wiecie co, jeszcze na szybko pójdziemy sobie tam na dół. Konkretniej tutaj, no nie? Znamy to miejsce. Ale na dole jest ktoś, kto nam się aktualnie przyda. Tam jest chyba dalsze przejście, to jeszcze poczekamy sobie. Tak jest. Dobra, bo widzę, że coś tutaj poszło nie tak. Kurde, ale mi słońce tak mi świeci. Jezus Maria. Tak mi słońce świeci, że w sumie ja nic nie widzę, wiecie? Tutaj polne bestie, w porządku. Dobra, miło. Zobaczmy, czy tutaj coś jest. Tutaj nic nie ma. Okej. Tutaj kolejne jakieś zwoje. Słyszę jakiegoś wilka. Tam są też bandyci. Więc trzeba będzie ich podejść najpierw. W sensie to są ci ludzie, którzy mają szkatułkę Bromora, ale nie ma nawet sensu z nimi rozmawiać. Oni i tak by nam nic nie powiedzieli. No. Dobra. Wy wiecie, nie ma z nimi żadnej kwestii nawet dialogowej, ani nic takiego, dlatego bez sensu w ogóle próbować. Dobra, jestem. Wreszcie coś widzę przynajmniej, bo naprawdę tak u mnie słońce nawalało, że nie było kompletnie niczego widać. Co my tu mamy? Jakieś... Aha, wilczki. Dobra, najpierw sobie sprawdzimy tą część.
O nie, to był ten trujący. Szkoda. Tutaj jeszcze jakieś itemsy. O nie, one są w skałach. Fuck. Aż trzy w skale, no niemożliwe. Muszę pootwierać wreszcie wszystkie rzeczy, które mam w ekwipunku, te wszystkie mieszki i w ogóle. Bo to jest słabe, że jeszcze tego nie zrobiłam. Lotar. Dobra. Czy coś jeszcze tutaj ominęłam? Chyba nie. Zobaczmy. Tam są rzeczy w skale, to nas nie obchodzi. Możemy się jeszcze tutaj przejść, tym środkiem. Wilki kolejne, dobra. Okej. Tutaj mieszek, którego bez lokatora byśmy nie znaleźli raczej. I to wszystko w tym miejscu. Dobra, to co? Przebieramy się w ciuszki niewolnika i wracamy do Corinis. Teleportacja do miasta. Idziemy do tego typa, co nam to zlecił. Pomogłem czarnym magom. Dobrze. To Zardok jeden problem mieć mniej. Mhm. Dobra. Czerwona latarnia. W sumie teraz mogłabym to oddać. Zaczekać, More. Mam jeszcze jedno zadanie dla ciebie. Co mam robić? My już dawno niczego nie słyszeć o nasze wojowniki, które ochraniać latarnia morska w Corinis. Dlatego Donszak chcieć tam posłać jeszcze wojowniki. I w czym tu problem? Powiem ci, More. Ja tam chcieć wysłać wojowniki Taboka, Boloka, Nempeka i Grampeka. Niestety, ja nie móc znaleźć te nieroby. Ja przeszukać już pół miasta. Ja mieć dość i kończyć poszukiwania. Teraz ty ich szukać. Jeśli ty ich znaleźć, to wszystkich ty odprawić do drugie wrota. Tam ja czekać i powiem ci, co dalej robić. A teraz już iść, More. Dobra, spoko. Na razie może jednak podziękuję z tym zadaniem, co? Jednak orkowie zauważyli, że ich wojownicy, którzy strzegli latarni, nie przysyłają żadnej informacji. Tak, wsparcie. Dobra, Bolok, Nempek, Grampeka widziałam gdzieś, Taboka chyba też. Oni tam siedzą w tych wszystkich slumsach, nie? W tych chałupach i w ogóle. O, Evans w ogóle się znalazł. Witaj. Wreszcie. Witaj. Czego ci trzeba? Chciałem się tu tylko rozejrzeć. Wynoś się. Albo ci w tym pomogę. Kim jesteś? Jestem Evans. I moja rada, dobrze zapamiętaj to imię. Dlaczego tak nagle? Ponieważ jestem przedstawicielem Granta w tej części portowej. Jeśli będziesz sprawiał tu problemy, to będziesz odpowiadał przede mną. Mhm. Dobra. Potrzebuję znaleźć ludzi, nie? Dobra, bo ja jednego widziałam gdzieś tutaj z tyłu. Tutaj chyba właśnie. Witam. Cholera. Co się stać, More? Zardok mnie przysłał. Masz się udać do wschodniej bramy. Dobrze. Dobra, Taboka w takim razie mamy z głowy. Dostałam wpis? Tak. Nempek, Bolok i Grampek. Kurde, gdzie oni mogą być? Nie wiem. Trzeba się przejść tutaj po prostu. Jeden był tam na tym nabrzeżu. To pamiętam. Ten Grąpek bodajże. Dobra. Tylko trzeba ostrożnie przejść obok tamtego typa, żeby mnie nie odesłał. No widzicie, on już się
kurde, pcha tam do mnie. No i tu był ten jeden chłop, na samym końcu wszystkiego. Zardok mnie przysłał. Masz się udać do wschodniej bramy. Dobrze. Dobra. To chyba szybciej będzie się tepnąć od razu do miasta. Zaraz, kto tam jeszcze miał być? Bolok i Nempek. A Bolok to nie był gdzieś, nie wiem, tu? Nie. Gdzieś tu byli jeszcze jacyś orkowie. Tu jest Brambak. Nie no, wydaje mi się, że są w slumsach, wiecie? Chociaż jeden może tutaj palić. Nie. Tu jest Balek. Balok. Witam. Wynosić się, more. Inaczej ja ci w tym pomóc. Ale to się nie spodoba Zardokowi. Masz się udać do wschodniej bramy. Jeśli ty mnie okłamać, more, ja zgnieść ciebie jak robaka. Jasne. Dobra, jeszcze tego na ny nie znalazłam nigdzie. Tu już widzę, czekają chyba. No. Nampek. Kurde, kojarzy mi się z kimś ten gościu. Może siedzi tu, kurde, w karczmie i chla. Dobra, nie chcę się napić. Może tu gdzieś stoi, kurde, i pali. Nie ma. Musi być w mieście. To jest nie ten typo. Może po drugiej stronie, gdzieś tu. Szczura słyszałam. Pewnie tu gdzieś jest. To nie był gościu tutaj? Witam. Zardok mnie przysłał. Masz się udać do wschodniej bramy. No dobrze. A co on chcieć ode mnie? On sam ci to powie. Dobrze. No, idziesz ty stąd. Dobra, czyli znaleźliśmy wszystkich ludzi. Poczekam, aż wyjdzie, bo tam można zarąbać worek cebuli. Nie można na tym polegać. No, dawaj. Kurde, bo tu stoję, to nie polezie teraz, tak? Dobra. Nie mów, że to nie. Haha, moja cebula. Dobra. Nie wiem, kto ma tutaj kluczyk, więc no niestety bez kluczyka. Zadanie w sumie zrobiliśmy. Która jest godzina? 17, czyli przedobrzyłam tutaj bacza na spokojnie. Między 12 a 15 tam było chyba. Cia, on teraz tutaj siedzi. Dobra, to na razie walić go. Wyleczymy się. I... no lecimy. Tego typa już tam nie ma, bo pewnie już czeka na mnie. No, chyba tak. No, nie wiem, bo go tu nie ma. Gdzie ten pułkownik znowu polazł? Cholera jasna. Stoi tu?
Nie. No dobra, no, znalazłam, kurwa, wszystkich. Oczywiście tego typa teraz nie ma. Panie pułkowniku, cholera jasna, no. Miał czekać przy bramie. No nie widziałam, że był, kurde, przy bramie. Chyba, że jestem ślepa, no ale nie da się pominąć, kurde, pułkownika. To jest niemożliwe. Tu jest. Znalazłem wszystkich czterech wojowników. Dobra robota, More. A aby te nieroby znowu się nie pochować, ty ich odprowadzić do latarnia morska. Słyszeć orki. Teraz ten More odprowadzić was do latarnia morska. Jasne. To być kara za to, że tak długo ja was szukać. No, More, teraz ty z nimi ruszać w drogę. Ty wrócić do mnie, kiedy wykonać zadanie. Jeśli ja być zadowolony z ciebie, ty dostać zapłata. Dobra, no będzie przypix, bo... Ja ich muszę za... No halo! Idziesz? Chodźmy. Dobrze. Dobra, idą ze mną. No będzie przypix, bo ja muszę ich rozwalić wszystkich, a oni będą chyba silni trochę, nie? Ile macie HP, chłopaki? Nie, dobra, słabi jesteście jednak. A co mówi mi dziennik? Dobra. To wiecie co? Weźmiemy ich tak w połowie drogi, wybijemy. Myślę, że to jest jeszcze za blisko. Tu będzie idealnie. No. Oni nie są jacyś silni. Dobra. Załatwione. Wyeliminowałem. W najbliższym czasie uciekinierzy nie powinni niczego się obawiać. Dobra, to idziemy powiedzieć gościowi, że się udało. Miejmy nadzieję, że nikt tego nie widział. Siedzisz tu? Tak. Wykonałem twoje zadanie. Dobrze. Ja być zadowolony z ciebie, More. Mori lubić złoto. Tu trzymać trochę. Czego szukają czarni magowie w Khorinis? Ja tego nie wiedzieć. Ale nawet gdyby wiedzieć, to nie powiedzieć ci, More. Wiem tylko, że dążak otrzymać list od wielki czarny mag z Arantu. Zapewne w nim napisane, czego tu magowie chcieć. No okej, dzięki za podpowiedź. Czemu tu martwy ork leży? Aha, oni się teraz tutaj zrespili martwi w lesie, w mieście. No, nie wygląda to zbyt dobrze, no ale dobre. Zróbmy tak, prześpijmy się do południa. Do południa i pójdziemy pogadać sobie z Baczem. Powinien na nas czekać w porcie. Gdzieś tam na uboczu, przed karczmą. No to co, lecimy. Nawet można by się pokusić o szybsze schodzenie. No i zobaczmy. Kurna, jeszcze tutaj siedzisz? No i gdzie on niby... Aha, dobra, wiem chyba. Tu cię mam. Co sądzisz o Grancie? O Grancie. Zupełnie nic. A dlaczego? Ponieważ nic dla nas nie robi. Po zdobyciu Khorinis mogliśmy się wzbogacić. Ale Grant wziął i dogadał się z Dążakiem. Evans na takie coś by nie poszedł. Kim jest Evans? To zastępca Granta. Ma tu swój dom w porcie. I on zupełnie inaczej prowadziłby interesy z Dążakiem. A czy nie jesteście zależni od orków? Może metody Granta są lepsze? A co ty możesz o tym wiedzieć? Zupełnie nic.
Oczywiście, potrzebowalibyśmy orków, ale z zależnością jest dokładnie odwrotnie. Tak. Czyżby? No tak. Mówię prawdę. Sami zajęliśmy port, gdy w tym czasie orkowie przesiadywali po ładowniach. A jaką tu rolę odegrali czarni magowie i ich adepci? Ani jaką. Nie było z nich żadnego pożytku. Pojęcia nie mam, po co Donszak ich ze sobą przywlókł. Najwyżej to z powodu sojuszu między orkami i asasynami z Arantu. Jak sądzisz, są jacyś inni najemnicy niezadowoleni z Granta. Nawet sporo. Nie jestem jedynym, który uważa, że Evans byłby znacznie lepszym przywódcą. I wkrótce tak będzie. Jak to? Evans chce usunąć Granta. No, szczegółów nie znam, lepiej o to zapytaj Hamleta. Hamleta. Tak. To prawa ręka Insa, a także jest dozorcą więziennym w Khorinis. Więc jeśli zechcesz z nim pogadać, to szukaj go w lochu. No dobra, czyli chyba dostaniemy dostęp do więzienia, bo... No Hamlet tam siedzi, tak? Chociaż pewnie Hamlet mi nie powie kompletnie nic. Zapewne. Bo dlaczego miałby mi cokolwiek powiedzieć? No nie wiem, zobaczymy. Stać. Ani kroku dalej. O co chodzi? Do więzienia nie móc każdy, ale żadnych ale. No dobrze. Ale kurdele, no. Nie wiem, może mi Grant pomoże? I co? Udało ci się coś dowiedzieć? Pracuję nad tą sprawą. Dobrze. Mam nadzieję, że nie mogę ci już, no to mów. Większość najemników jest po twojej stronie. Jednak jest kilku, którzy chcieliby, aby ich przywódcą był Evans. Cholera. Tak też myślałem. Dowiedziałeś się coś jeszcze? Od Butcha dowiedziałem się, że Evans knuje spisek, aby się ciebie pozbyć. Jednak nie byłem w stanie dowiedzieć się, jak chce to zrobić. A to drań. Ale nie boję się Insa. Donszak mi ufa i wszystko zależy od niego. Nie wiem. Sądzę, że nie powinieneś lekceważyć Insa. Masz rację. Musimy się dowiedzieć, co on planuje. Może Hamlet będzie mógł nam pomóc. Hamlet. To prawa ręka Insa. Nie myśl, że on ci zdradzi plany Insa. Chwileczkę. Gdzie teraz jest Hamlet? Tu, w więzieniu. Pilnuje złapanego paladyna. Dobrze. Pogadam z Hamletem. Jednak orkowi strażnicy nie przepuszczą mnie do niego. Żadnego problemu nie widzę. Po prostu powiesz, że masz moje pozwolenie na wejście do więzienia. No dobra, to takie proste było. Spoko. Stać. Ani kroku dalej. Mam pozwolenie od Granta na wejście do więzienia. Ha. To każdy móc powiedzieć. Ja nie wierzyć ci, More. Jak sobie chcesz. Ale zaraz pójdę i przekażę Grantowi, że ignorujesz jego polecenia. Ark. No dobrze. Możesz przejść. Ale jeśli ty mnie okłamać, More, ja zgnieść ciebie jak robaka. Ej. Co tutaj robisz? Witaj. Chciałem się tu tylko rozejrzeć. Co? Chyba nie dosłyszałem. Chcesz tu wejść? W przeciwnym razie byłbym tutaj. No dobrze. Tylko bez wygłupów, jasne. Kim jesteś? Jestem król Erchaobar II, władca Myrtany, Nordmaru i Arantu. Och, czyżby. Wszystkich tak witasz. Tylko takich gagatków, jak ty. I głupiec by zrozumiał, że jestem dozorcą w więzieniu. Właściwie to chciałem tylko poznać twoje imię. Nazywam się Hamlet. No i? A dlaczego chcesz to wiedzieć? Dlatego, bo mam ci coś przekazać. Przysyła mnie Butch. Butch? No tak. Jaką masz od niego wiadomość? On chce cię ostrzec. Prawdopodobnie Grant się zorientował, że chcesz go obalić. Co? O cholera. Czy Grant wie, że to ja i Evans za tym stoimy? O ile wiem, to nie. Ale to szybko może się zmienić. Dlatego powinieneś obalić Granta tak szybko, jak tylko to możliwe, zanim cię wytropi. Nie obawiaj się. Już się tym zajęliśmy. Dałem Markowi list od Insa, aby go zaniósł Karoszowi. Ten list załatwi Granta na dobre. Gwarantuję ci to. Skoro tak mówisz. A co jest w liście? Jest tam. Ale poczekaj. O czym ja mówię? Dlaczego mam ci to powiedzieć? Nie znam cię. Kim jesteś? Przyjacielem. No i co z tego?
Nawet jeśli przychodzisz od Butcha, to nie znaczy, że ci wszystko powiem. Nie powiem ci, co jest w tym liście. To nie twoja sprawa. I dobrze ci radzę, trzymaj gębę na kłódkę i nie mów nikomu o naszej rozmowie, w przeciwnym razie będziesz trupem. No dobra, aż się ork temu wszystkiemu przyglądał. Dobra, Grant. To niezła gratka. I co? Udało ci się coś dowiedzieć? Tak. Hamlet wyjawił mi coś bardzo ważnego. Co? Udało ci się przeciągnąć go na naszą stronę? Nie. Po prostu przechytrzyłem go. Widzę, że obrotny jesteś. No i co ci powiedział? Mów. Evans i Hamlet chcą cię oczernić przed Donszakiem. Naprawdę? A jak zamierzają tego dokonać? Spiskowcy przekażą przez najemnika Marka list, który ma zniszczyć twoją reputację. O tym liście ma się dowiedzieć sam Karosz. Czyżby on miał wpływ na Donszaka? Tak, to prawda. Szaman Karosz to główny doradca Donszaka. Niech to diabli. Donszak z pewnością przystanie na propozycję Karosza i zastąpi mnie Insem. Za wszelką cenę muszę się dowiedzieć, co jest napisane w liście. Mówisz, że Mark ten list ma teraz przy sobie. Tak powiedział Hamlet. Kim jest ten Mark? Nasz kowal. Możesz go znaleźć tu, w koszarach. Czy mam przejąć list od Marka? Jeśli temu podołasz, to tak. Nie chciałbym wciągać w to kogoś ze swoich ludzi. W tej sytuacji nikomu nie mogę ufać. Dobrze. W takim razie wezmę Marka w obroty. Nie zabijaj go, a nawet nie wszczynaj z nim bójki, inaczej spiskowcy rozpuszczą sporo plotek. Dobrze. W takim razie ukradnę mu ten list. Owszem, jeśli Mark ten list będzie miał przy sobie. Może już go gdzieś ukrył. Ponieważ list do Karosza musi być dostarczony jak najszybciej, to na pewno ma go przy sobie. W każdym razie warto spróbować. Niech się dzieje, co chce. Życzę ci powodzenia. Jeśli pomożesz mi zażegnać spisek, zostaniesz hojnie wynagrodzony. Dobra, no to idziemy do Marka. Powinniśmy móc go okraść na spokojnie. Będzie ryzykowna. No ludzie, 50 zręczności to jest nic. Mam list spiskowców. Co? Pokaż. Niech to diabli. Jeśli Karosz przeczytałby ten list, jestem załatwiony. On nie zdążył go przeczytać. W każdej chwili możesz go zniszczyć. No nie wiem. Nie można pozwolić, aby ten list tak po prostu znikł. A dlaczego? A co powstrzyma Insa napisaniem nowego listu? Nie, nic na tym nie zyskam. I co chcesz zrobić? Karosz powinien otrzymać ten list. Ale to ty dostarczysz go szamanowi. Karosz powinien otrzymać ten list. Jesteś tego pewien? Tak, jestem tego pewien. Jeśli w moim imieniu zaniesiesz list Karoszowi, to będzie dla niego jasne, że nie obawiam się oszczerstw Insa. Powiesz mu, że ten list przypadkowo wpadł mi w ręce i poprosiłem cię o pokazanie go Donszakowi. Następnie powiesz mu, że te oszczerstwa są bezpodstawne, a Evans chce się nimi posłużyć, aby potem zająć moje miejsce. I sądzisz, że to zdejmie z ciebie te oskarżenia? Nie. Właściwie, to nie wiem. Ale nie mam innego wyjścia. Dobrze. Oddam list Karoszowi. Gdzie mogę go znaleźć? W górnej części miasta. Powiesz strażnikom, że cię wysłałem i oni pozwolą ci tam wejść. No dobra. No to lecimy jeszcze dzisiaj. Przynajmniej sobie podejdziemy pod górną dzielnicę. W ogóle muzyka gdzieś zniknęła. O. I wróciła trochę. No i fajnie, bo będziemy mogli wziąć te z prochem rzeczy. Stać. Ani kroku dalej. Mam pozwolenie od Granta na wejście do górnej dzielnicy. Ach tak, more. A tam do kogo ty chcieć się udać? Do Karosza. Czyż wielki szaman nie znajduje się tam? Tak. Karosz być tam. Możesz przejść, more. No i dobra, świetnie. Tutaj lepiej w tych chatach nie buszować. Natomiast tutaj możemy wziąć jakieś tam rzeczy. Zróbmy zapisik i sprawdźmy, co tu można znaleźć. Kawałki drewna. Eliksir many. W ogóle mam gdzieś esencję ducha do wypicia. Bo udało mi się ukraść.
Zobaczmy, co tutaj jest. Jabłuszko. Jest wieża. Mamy worki prochu. Wydaje mi się, że wszystkie do tego wszystkiego, bo było chyba ich 5. Chyba, że miało być 10, to pewnie będą w drugim takim miejscu jak to. Tu są jeszcze jakieś rzeczy. Beczki ryb, soli, worki. Kurde, dużo tych składników, nie? Dzień dobry, witam serdecznie. Ktoś tu ma jakieś imię? Nie. Tu jest coś? Nie. Dobra, no. Tam już nie wchodzę na razie. Tam są chałupy. Bez właściwego klucza nigdy tego nie otworzę. Tam są drzwi zamknięte. Tam jest kufer schowany za tym. Wcale tam schody nie prześwitują. Powinnam iść w inne miejsce, ale... A nie, tu jest Karosz. Siema. Witaj. O co chodzić, more? Dlaczego ty mnie niepokoić? Czy mogę wiedzieć, kim jesteś? Ja być Karosz. Szaman i doradca nasza wodza Donszaka. Więcej ty mi nie przeszkadzać. Karosz mieć dużo spraw. Przysyła mnie Grant. Mam ci przekazać to pismo. Chm, ty mówić, że przysłać cię Grant z ten list do mnie, more. To być prawda. Tak. Grant chce powiedzieć, że nie boi się oszczerstw Insa. Chm. To bardzo mądre z jego strona. Ja przekazać list do Donszak i powiedzieć, że on być od Granta. I co było potem? A potem Donszak zdecydować, kto z nich zasługiwać na zaufanie, Evans albo Grant. A kiedy wielki Donszak podejmie tę decyzję? Ja nie wiedzieć, more. Donszak mieć mało wolny czas. Może być, że on szybko podjąć decyzja, a może to potrwać też długo. Kto wie? Chcę porozmawiać z Donszakiem. Po co? Chcę mu zaproponować swoje usługi. Ha! A ty kim być? Donszak ma dość swoje pomocniki. Taka nędzna more, jak ty, nie być mu potrzebna. Dobra, na razie widzę, że temat zamknięty, pułkownik. Będzie warto się dostać tutaj. Dzień dobry. Jesteś alchemikiem. Zgadza się. Nazywam się Esso. Czego ode mnie chcesz? Swoje towary sprzedaję tylko orkom i najemnikom. To znaczy, że mi nic nie sprzedasz. Nie. Jesteś obcy, a obcym niczego nie sprzedam. Zarządzenie Donszaka. Ja potrzebuję się tam dostać, tylko dostanę po łapach od niego. Tutaj też w ogóle można wejść, są drzwi. I mam tutaj, co ciekawe, dostęp. Bo brałam kluczyk od Salandrilla. Prawo, nie, lewo, lewo, prawo, lewo, lewo, prawo, lewo, 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 prawo, lewo, prawo, lewo. Klucz od kufra i pierścień szybkości 5. To tak dla uzupełnienia notatek. Zobaczmy. Mój drogi Salandrillu, nie sprzedam pierścienia. Chcę go oddać Erasmusowi, przywódcy gońców leśnych. Dlatego w pierwszej kolejności pójdę do osady rybackiej, która znajduje się na północy Korinis i tam spróbuję dowiedzieć się o Erasmusie i jego gońcach leśnych. Ponieważ Erasmus czasami bywa jednak w mieście i odwiedza prawdopodobnie także ciebie, więc proszę, abyś go poinformował, dokąd zamierzam się udać, Berengar. Spoko. Tego adepta bym się stąd bardzo chciała pozbyć. Najlepiej by było go po prostu uśpić. Tak myślę, że powinno się udać. Pójdziesz spać? Nie pójdziesz, a mogę cię zabić? Odwód! Ktoś mnie bije za to? Nie, ale on ma imię, więc bym go jednak może nie zabijała. Bardzo jestem ciekawa, co tam ma Salandrill w tym kuferku. A spróbujmy go najpierw zabić.
Zobaczymy, co on tam trzyma, ale czy bardzo mi się tam przyda zawartość tego kufra? Nie. Nie warto. Dobra. To go zostawimy w spokoju. Dobrze, moi drodzy, wydaje mi się, że możemy zakończyć już ten odcinek. Dziękuję Wam serdecznie za oglądanie dzisiejszego materiału. Mam nadzieję, że Wam się podobał. Jeżeli tak, zachęcam Was do łapki w górę, subskrypcji, komentarza. Trzymajcie się. Ja lecę montować dla Was ten film. Idę do Granta. Już myślę, że z nim porozmawiamy w kolejnym odcinku. Trzeba też będzie udać się do tego paladyna, który jest tutaj więźniem. Także spróbujemy to zrobić. Dzięki Wam serdecznie i do usłyszenia. Cześć!